Cześć, witam was w kolejnym odcinku Top Farciarza. Zaczynamy od takiego stanu bitwy, ponieważ właśnie przy takim stanie odtworzyła mi się powtórka. Powtórka jest z patcha 9.13, a bohaterem jest młody olbrzym z klanu PMHC, który strzela i klika na GW Panterce. Jak widzimy, splutonowany z 9 tierem, specjalnie rzuciło na 10. Także będzie szansa zrobić tutaj dobry wynik. Dobra, oglądamy. Ja oczywiście powtóreczki nie widziałem, także tradycyjnie oglądam w ciemno, natomiast wynik na screenach wyglądał bardzo obiecująco. Szczególnie jeśli chodzi o expa strzał. Niestety bez obrażeń dla nikogo. Tutaj dowódca klanowy Pawlus radził, abym na miniaturach nie pokazywał obrażeń, żeby lepiej tam był exp. Także idąc za ciosem, oczywiście dowódca zawsze rację ma, także, ale też będę trochę przekorny. W niektórych screenach będę pokazał wynik damage, a w niektórych wynik expa. W tej bitwie mamy wynik expa na miniaturze. Bardzo trudna sytuacja, zobaczcie, wyjechał na stepień 4 lightweight. Ta bitwa w ogóle się nie ułożyła, ale udało się zdjąć go na hita. Od razu szybki spocik plutonowy spadł. Tutaj splutonowany z dwoma kolegami. Mamy 867 obrażeń, 4 do 5, dosyć szybki ten początek. Nie nadążyłem lekko z komentarzem. Dobra, także oglądamy. GW Panterka siódmotierowa kontra dziesiąte tiery. Ale arta jest naprawdę tak potężna, że każdy tier jest w stanie zmieść. Za chwilę sobie zobaczymy działo, może po tym strzale. FV215B. 478. Dobra, działo GW Panterki ma 88 przebicia i 1200 średnich. Na hicie tego przebicia 240 i 900 obrażeń i na pociskach premium takie samo przebicie i uszkodzenia, ale większy splash. Ja tą artką nie grałem bardzo dawno, ale z tego co pamiętam była naprawdę fajna, bardzo fajna maszyna. Dobra, celujemy w coś. Strasznie lata olbrzym tymi celownikami. Seta jest 7, 5 do 6. 388 ze splash, na razie 1700 obrażeń. 5 do 7, poskładana flanka. Praktycznie jedna na drugiej nasi przepchnęli. Tutaj wyjeżdżają dwie dychy, prawie że pełne. No, trudna, trudna sytuacja. Widzimy, że w hapsach jest dużo mniej. To jest powtórka z 9.13, także jeszcze wtedy miałem ten mod na hapsy. Złamał się drzewko, jedno, drugie, także jedzie. Trzecie, jest Eseta. Zdetrakowana. 485, 2200 obrażeń, 5 do 8. Oglądamy dalej. Przewaga w HP dwukrotnie większa mają przeciwnicy. I z siódmy praktycznie na fullu. No, 5-9. Naprawdę sytuacja trudna do wyciągnięcia, szczególnie artą. Dobra, celowanie w Esetę, teraz załadowano już pociski premium z większą ilością splasha, więcej metrów. Strzał na blindzie. Nie wiadomo, czy weszło, czy nie. Pewnie coś tam weszło. 6-9. O, Eseta, zobaczcie, paliła się Eseta. I dopiero teraz mamy fraga, także bardzo szczęśliwie. Strzał z podpałą. Mówiłem, że nie weszło, a jednak weszło i to z podpałą. Także dużo szczęścia. 7-9, udaje się to ładnie ogarniać. FV215B. Zaraz będzie na niego bicie, zaraz będzie przeładowanie. Strzał na blindzie i wchodzi znowu trzeci frag. Cały czas mamy 2200 widocznych, zrobiło nam się już 9 do 9. I siódmy cały czas ma tych hapsów sporo. No, to przechodzenie z celownika na celownik niestety jest mocno walące po oczach, ale co zrobić? Czekamy na przeładowanie i znowu jakieś machanie kamerą straszliwe. Czekamy na spota tego ISA 7. Przeładowanie już praktycznie zrobione, także czeka teraz młody olbrzym. Tutaj jest ISA 7. Próbujemy. Próbujemy, wyczekanie. ISA 7 za 353, ale z detrakiem, także zawsze coś. Ginie T57 Heavy nasz, mamy 9-11. Jeszcze cały czas walczymy o wygranie tej bitwy
Mamy do dyspozycji jeszcze T54, M103 i Esetę, która jednak raczej tam gdzieś przy kapie stoi. Oni mają również arty, także mogą tłuc te nasze czołgi. Jest jest siódmy, pocisk już teraz zwykły. Te premiowe się skończyły. Przycelowanie i 411. Dobre i to. Prawie 3000 widocznych. Był też również ten blindzik. On tam wszedł przynajmniej za 800, tak mi się wydaje. Teraz IS-7 jest już raczej na dobicie. Jak uda się trafić, tylko jeszcze przeładowanie z 10 przynajmniej sekund. IS-7 jest osaczony, drużyna jakoś, w ogóle ta fałka, nie wiem czemu, nie bardzo wspiera. Co prawda tam walczyła z tym T57 Heavy, także pewnie dopiero tutaj zmierza. IS-7 wykończony, 10-11, sytuacja zaczyna się klarować. Mamy fałeczkę 7201K, która zmierza do naszej esety. Zobaczmy, czy będzie jakaś próba. Fałka skupia, dostała od esety, mocny strzał, przymierza olbrzym. No i tylko za 234, także udało jej się przeżyć. 3200 widocznych na liczniku. T54E1 jest tutaj z tyłu, ta eseta jednak sobie jakoś tam poradziła. T541 ma sporo HP, ma jeszcze na tym przeładowaniu, także jeszcze sytuacja niewesoła. Eseta nie wiadomo ile ma tych hapsów. Dobra, jedzie ten T541, dostał bułę od esety, teraz będzie strzał z wyprzedzeniem. Nie, nie uda się, nie uda się. Troszkę źle to było obliczone. Walczymy dalej, plutonowy ma 20 HP, nie za wiele. T54 jedzie gdzieś w okolicy tych art oraz wafla 9 tieru. Wafelek, bardzo wdzięczny temat do trafienia. 1600 HP ma wafel. No, zobaczmy, jakby to weszło. 1200 średnich. Także teraz już zdecydowanie do zdjęcia. Ten jednak zwiewa, niestety zginął, zniknął, nie zginął. Zobaczymy w artę. Tak, olbrzym decyduje się na strzał w artę. Niestety bez powodzenia za 189, 400 widocznych. Czyli już całkiem nieźle, jak na siódmy tier arty. Plus ten blindzik, także myślę, że koło 4 już tutaj jest. Albo i więcej. No i dobra, 12-12. Radzimy sobie zdecydowanie wafel, 1200 hapsów. No jakby jego się udało trafić, to myślę, że by zeszło. Zszedł na jeden hit. Dobra, T54 spotuje, mamy przeładowane, także czekamy teraz na trafienie wafla. Niech tylko ten nam się pokaże. Chociaż na ułamek sekundy i prawdopodobnie będzie po nim, o ile oczywiście ten pocisk wejdzie. Szuka olbrzym. Gdzieś celownik nam teraz powtórce odjechał niestety. Tutaj przewiduję, że jest może T54. Tak, tutaj jest T54. Wyjeżdża naszego M103, także będzie potrzebna pomoc jak najbardziej. No, strzał z wyprzedzeniem. Piękny strzał, naprawdę bardzo ładnie to olbrzym wyczaił, że tutaj ten pojazd może się znajdować, że będzie próbował manewru. Bardzo ładnie wyczekany i bardzo skuteczny strzał artyleryjski. 4000 widocznych, 4 fragi, już wynik jest świetny, a jeszcze mamy artę i wafla 9 tieru, który ma 1200 HP. Tutaj ten T54 robi całkiem niezłą robotę. W ogóle jest w tej bitwie lekki wyciąg. Walczą chłopaki dobrze. Arta wspiera bardzo dobrze. 4 już fragi. Za chwilę będzie szansa na 5. T54 przeładowany. Znaczy przygotowany. My jesteśmy przeładowani. Teraz szukamy, gdzie może być ten wafel. Czy coś się łamie, czy coś się pokazuje. Olbrzym myśli, że tutaj się ukrył wafel. Tutaj przynajmniej powinna być arta. No zobaczymy, zobaczymy. Na razie wyczekiwanie jest arta. Na razie tylko arta wyspotował T54 i sobie poradził. Tutaj na pewno strzelił z heczka bardzo ładnie za 400. No i teraz zostaje nam wafel. Wafel na deser. 1200 HP do wzięcia. 1248. Tak pokazuje mod. No, domek to jest jak najbardziej prawdopodobne miejsce ukrycia wafla.
No teraz potrzeba spota, także T5-4 musi tutaj ruszyć, albo najlepiej chłopaki, żeby z obu stron ruszyli. Czekamy, czekamy, czekamy. Troszkę nam siadło tempo teraz. Ale oczywiście tego wafla trudno wyspotować, także nie jest łatwo. No i wyspotował się dopiero po śmierci T5-4. Dobra, teraz... Oj, ten strzał raczej nie ma szansy powodzenia. Nie, zupełnie. Źle wymierzony. No i sytuacja dosyć trudna. M103 ma 20 HP, a wafel ma 842. Jedynie Arta tutaj może tą bitwę jeszcze próbować wygrać. Ten się schował za domkiem. M103 na hita. Nawet jak jeden strzał wpakuje z HEK-a w tego wafla nawet za 500, no to drugi prawdopodobnie drugim zostanie zabity. Jest wafel. 842 HP. Trafia za 368 tylko M103. Teraz strzał z wyprzedzeniem. Za 416 trafienie. Jeszcze ta walka trwa. Emocjonująca bitewka. 4400 widocznych. M103 na dobicie. Wafel na dobicie. No i my również na dobicie. Tych hapsów dużo po tej planszy już nie jeździ. Oczywiście jeśli teraz wafel nie atakuje, nie szarżuje, to jest na naszą korzyść. Możemy się przeładować. No zobaczymy, czy ta bitwa zaraz się zakończy, czy jeszcze trochę potrwa. Zaraz będzie przeładowanie. Chłopaki już na pewno się dogadali, że można spotować. Na miejscu wafla wyjechałbym bardziej od góry. Jakoś tam zaskoczył ten satrójkalon, wyjechał od dołu. Dobra, teraz wyczekanie, przycelowanie. No niestety nie udało się, zwiał. Zwiał, wyczuł, że musi mocno przycisnąć gaz do tyłu. No i dobra, cały czas czekamy. Mądra gra naszego plutonowego Szymona. Wie, że musi grać podarte, bo jeśli jemu nie wyjdzie ten strzał, ale udało się. Okej, udało się. Także obejrzyjmy sobie teraz na spokojnie screeny. W tej bitewce udało się zrobić odznakę mistrzowską, medal Gora oraz duży kaliber. Jeśli chodzi o obrażenia, 5600, także weszło sporo na blindzie, 4 fragi i spójrzcie na wynik expa, bo jest niewiarygodny, 1738 czystego expa na arcie. To jest wynik nieprawdopodobny, że tak powiem, ponieważ zazwyczaj takie wyniki ciężko zrobić na zwykłych czołgach. Arta zawsze bierze spota od innych i ten exp strasznie jest ograniczony. Tutaj naliczyło kosmicznie 1738, 17 strzałów, 7 trafień, 7 penetracji, 9 ze splasha. No i tyle, 500 metrów przejechane, zarobek 50 tysięcy, także bitewka całkiem, całkiem ciekawa. Dzięki za obejrzenie, widzimy się oczywiście w kolejnych materiałach na kanale. Dzięki, cześć.